Zacznijmy od przesłuchania Kaczyńskiego właśnie. Dziś około południa stawi się przed Sejmową Komisją Śledczą badającą sprawę Pegasusa. Prezes PiS potwierdził swoją obecność, choć ocenia, że sama Komisja Śledcza ma charakter, tu cytat, wyłącznie propagandowy. Będę, bo mam obowiązek być, powiedział, ale po chwili dodał, że jego orientacja w sprawie inwigilacji nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach. Obawiam się, mówi Kaczyński, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, stwierdził. Więc przypominam, około południa start tego przesłuchania właśnie. Z kolei dziś w Berlinie dojdzie do spotkania przywódców Polski, Niemiec i Francji w formacie Trójkąta Weimarskiego. Z informacji płynących z kręgów dyplomatycznych wynika, że Polska ma pełnić rolę takiego mediatora między Niemcami i Francją. Nieoficjalnie premier Donald Tusk ma poinformować Olafa Scholza i Emmanuela Macrona o rozmowach z Joe Bidenem i jego rządem. I nieoficjalnie też, by wygładzić nieporozumienia i pokazać jedność Europy, Donald Tusk ma się tam pojawić. Spór Niemiec i Francji dotyczy tego, co działo się 2 tygodnie temu w Paryżu. Wszyscy doskonale pamiętamy, kiedy po zakończeniu konferencji poświęconej wspieraniu Ukrainy prezydent Macron powiedział, że jeżeli chodzi o wysyłanie żołnierzy NATO do Ukrainy, nie można wykluczyć niczego. Te słowa miały wywołać w Berlinie absolutne przerażenie i dzisiaj tę sprawę trzeba wytłumaczyć. Radosław Sikorski twierdzi, że podejmując decyzję o zakończeniu misji 50 ambasadorów, wziął pod uwagę preferencje prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślił też, że choć nikt nie neguje prezydenckich prerogatyw, to jednak szef MSZ decyduje o wysyłaniu kogokolwiek na misje dyplomatyczne i to on może odwołać ambasadora. Pytany przez dziennikarzy, czy jest planowane kolejne spotkanie jego z prezydentem w sprawie obsady placówek dyplomatycznych, podkreślił, że tę rozmowę odbył już w grudniu. I co ciekawe, Sikorski zapewnia, że realizuje dziś wtedy uzgodnione wspólne decyzje. Dodał jednocześnie, że zawsze jest do dyspozycji prezydenta. A z nieoficjalnych informacji wynika, że pan Andrzej Duda nie zamierza zgadzać się na wymianę ambasadorów w Waszyngtonie, Paryżu, krajach bałtyckich, Afryce i przy NATO. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Dziś do Berlina, do niemieckiej stolicy, najpierw przyjedzie prezydent Francji i spotka się w cztery oczy z kanclerzem Niemiec, a dopiero później dołączy do nich polski premier Donald Tusk. Na nagłym spotkaniu Trójkąta Weimarskiego ma wybrzmieć jedność Unii Europejskiej w sprawie pomocy Ukrainie. O 13:55, ciekawa godzina, w Berlinie rozpocznie się spotkanie Trójkąta Weimarskiego właśnie, w którym wezmą udział, raz jeszcze przypomnę, Donald Tusk, Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Oświadczenie prasowe przywódców przewidziane jest mniej więcej na godzinę 14:15. Rzeczpospolita, powołując się na źródła dyplomatyczne, wskazuje, że Berlin doszedł do wniosku, że sytuacja na froncie ukraińskim jest tak krytyczna, że trzeba zrobić wszystko, aby przywrócić jedność Unii Europejskiej. Ostatni raz przywódcy Francji i Niemiec widzieli się 3 tygodnie temu, mniej więcej. Rozmowy zakończyły się otwartym sporem. Olaf Scholz podkreślił, że nie zgodzi się na przekazanie Ukraińcom pocisków Taurus. W Bundestagu w środę zmienił front i powiedział, że nie wyklucza jednak takiego ruchu, ale w żadnym wypadku nie z obsługą niemieckich żołnierzy. Niemcy podobno chcą ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Francuzi z kolei stawiają na europejską obronność. Polska strategia, jak wiemy, bo analizowaliśmy to przez cały tydzień niemal, znajduje gdzieś się w połowie tej drogi. No i podobno są sugestie, że w kwietniu, w przyszłym miesiącu ma dojść do kolejnego spotkania formatu Trójkąta Weimarskiego. Z kolei w lipcu planowane są polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Strategiczne zbliżenie między Paryżem i Warszawą może okazać się z kolei użyteczne w przeciwstawieniu się tak zwanej Nowej Jałcie, która jest marzeniem Rosji. Także, drodzy Państwo, ja wiem, że nie wszyscy interesują się polityką zagraniczną, ale jesteśmy w takim historycznym momencie, że warto się nią interesować i dlatego dzisiaj o jej konsekwencjach dla nas wszystkich będziemy dzisiaj sporo mówić. Emmanuel Macron powiedział jedną rzecz. Jeżeli Rosja wygra tę wojnę, wiarygodność Europy spadnie do zera. Czy Polacy, Litwini, Estończycy, Łotysze, Rumuni i Bułgarzy mogliby pozostać w pokoju, choćby przez sekundę? Retoryczne, niestety, zdaje się
postawił pytanie prezydent Francji w telewizyjnym wywiadzie i dodał, że sytuacja jest teraz znacznie trudniejsza i należy założyć, że nie wolno powiedzieć agresorowi, iż narzucamy sobie jakieś nieprzekraczalne linie. Czyli widać, że bardzo ostrą retorykę prezydent Francji obrał i dodał, że nie rozpocznie ofensywy, nie podejmie inicjatywy dotyczącej wysyłania wojsk na Ukrainę, ale podkreślił, że wojna Rosji przeciw temu państwu ma znaczenie egzystencjalne dla Europy i dla Francji. Obudziła się Francja najwyraźniej. Pytanie, co z Niemcami, ale wszystko wskazuje na to, że także. Radosław Sikorski w Finlandii powiedział z kolei, że Polska nie chce być rosyjską kolonią. Finlandia nie chce być rosyjską kolonią, podobnie jak Polska nie chce nią być, a Ukraina ma też prawo nie być rosyjską kolonią. Trzeba zrobić wszystko, by zapobiec takiej kolonizacji. Zewnętrzna granica strefy Schengen musi być chroniona. Kraje czy grupy krajów mają prawo decydować, kto jest wpuszczany, a kto nie będzie, powiedział wczoraj Radosław Sikorski. O kulisach wojny ambasadorów za chwilę będziemy mówić, więc ja już nie będę tutaj Państwu opowiadać całej tej historii, ale jeden ze współpracowników prezydenta Dudy mówi, że Sikorski mocno zaatakował i że to jest wypowiedzenie wojny. Nic więc dobrego, jak Państwo widzą po spotkaniach w Waszyngtonie, w Białym Domu. Wszystko wróciło do normy, jeżeli chodzi o stosunki na linii Pałac Prezydencki. Rząd, niestety. No ale kłopoty też w samej koalicji rządzącej, drodzy Państwo. Donald Tusk, no bez ogródek, jak to mawia się potocznie, jeńców wczoraj nie brał, pisząc rzecz następującą. Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą Wasze własne przekonania. Tak napisał na Twitterze Donald Tusk, premier rządu i szef koalicji, jakby nie było, składającej się z czterech bardzo dużych podmiotów. To jest oczywiście kwestia związana z polityczną inicjatywą, żeby nie powiedzieć wyskokiem Szymona Hołowni w kontekście zerwanej umowy w sprawie prac nad prawem aborcyjnym. Robert Biedroń wtóruje Donaldowi Tuskowi i pisze tak. Taktyczne głosowanie części zwolenników lewicy na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. Czyli właściwie bliźniacze wpis do tego wpisu Donalda Tuska, tylko Koalicję Obywatelską na lewicę zamienił. Co na to pan Szymon Hołownia? Pan marszałek pisze tak. Polacy chcą od rządu efektów. Reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków to cel zapisany w 12 gwarancjach trzeciej drogi Polski 2050. Panie premierze, dość kłótni, do przodu, napisał Szymon Hołownia, który jest szefem jednej z partii tworzącej koalicję, więc jak rozumiem, ma pretensje sam do siebie. Także. I jeszcze jedna ważna informacja. Dwie, króciutko. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapewnia, że ma plan B. Jeżeli prezydent nie podpisze ustawy nowelizującej prawo farmaceutyczne, to tabletka dzień po i tak będzie dostępna bez recepty. Także drogie panie, proszę nadstawić uszu. Izabela Leszczyna mówi tak. Jeżeli chodzi o tabletkę dzień po, czyli bezpieczną koncepcję, antykoncepcję awaryjną, która nie jest żadną tabletką wczesnoporonną, jest bezpieczną antykoncepcją awaryjną dostępną w 25 krajach Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń. Im wcześniej kobieta ją zażyje, tym szansa na to, że nie zajdzie w ciążę, jest po prostu większa. Nie rozumiem, dlaczego prezydent temu się sprzeciwia i na tym poprzestanę. Mam plan B, zapewnia ministra zdrowia. Jak pan prezydent nie podpisze, to tabletka i tak będzie dostępna bez recepty, ale o tym będę państwa informowała dopiero po tym, jak prezydent rzeczywiście wyczerpie ten swój czas, jaki ma na podpisanie ustawy. Podobno sprawa ma zostać, tego już nie mówiła pani minister, to są nieoficjalne informacje, rozwiązana kwestią rozporządzenia, które będzie obowiązywać już od maja. Także dołączamy do rodziny krajów europejskich, zachodnich, rozwiniętych i antykoncepcja awaryjna bez recepty będzie prawdopodobnie dostępna w aptekach już od maja. A teraz słów kilka oszokujących na koniec. To chyba nasz cykl, jeżeli Państwo stoją, to proszę usiąść właśnie. Szokujące nagrania u Daniela Obajtka. Pan Obajtek, krótko po tym, jak w lutym 2018 roku został szefem Orlenu, miał założony podsłuch w swoim gabinecie i źródła Onetu twierdzą, że pluskwa była elementem nieformalnej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które chciało zebrać materiały operacyjne na Obajtka właśnie. Tylko znowu mam, drodzy Państwo, potężny problem, bo nie jestem w stanie Państwu zacytować tego, co zostało podsłuchane. To jest duże wyzwanie za każdym razem, mówiąc szczerze, bo język, którym posługuje się były prezes Orlenu,
jest wygwiazdkowany, jeżeli Państwo wiedzą, co mam na myśli. No ale dobrze, tutaj chodzi między innymi o nagranie z rozmowy prezesa Obajtka z dziennikarzem Piotrem Nisztorem, którego łączą no, familiarne, chciałoby się powiedzieć, bardzo przyjacielskie stosunki. Dodajmy, że pan Nisztor jest rekordzistą wśród dziennikarzy, którzy odwiedzali Obajtka w Orlenie. I mamy tutaj rozmowę następującą. Pan Obajtek mówi, spokojnie, słuchaj, aha, bo tutaj pan Nisztor chciał załatwić pracę dla swojej mamy i kogoś jeszcze z rodziny, dla dwóch osób z rodziny, i pan Obajtek mówi, spokojnie, słuchaj, my się nią zaopiekujemy, coś jej zaproponujemy, za 3 miesiące będzie miała upload, dostanie 30% więcej, czy 40, my o nią zadbamy. Super, odpowiada pan dziennikarz, na co pan Obajtek mówi, my o nią zadbamy, słowa dotrzymamy, słuchaj, tak samo o ojca, tylko że on poszedł gdzie indziej, a ja miałem dla niego wtedy propozycję w spółce, ale nie chciał. Ku, by ktoś mu herezji nagadał o konkretach, o kontraktach głupich. Ku, bez sensu. Nawet ja zacząłem sprawdzać swój takie że do emerytalnego się nie wlicza. No i Państwo muszą mi wybaczyć, ja po prostu nie będę sobie łamać języka na słowach osoby, która jeszcze do niedawna była prezesem najważniejszej spółki Skarbu Państwa. Tak, to jest ten moment, kiedy warto zająć się sprawami ważnymi dla naszego kraju. Do studia zapraszam już pana wiceministra Andrzeja Szejna. Państwa zapraszam na to spotkanie, za chwilę wracamy. Nie da się pana prezydenta pominąć przy decyzjach jego podpisu. Można tylko śmiać się w kółak i niszczyć praworządność. To, co robią dzisiaj nasi przeciwnicy polityczni, ale jest to absolutne niszczenie państwa. Prezydent jest niezbędny jako współautor polityki zagranicznej. Prezydent Andrzej Duda miał i ma znakomite kontakty z prezydentami Stanów Zjednoczonych, poprzednim Donaldem Trumpem, obecnym Joe Bidenem. Wkrótce między nimi się rozstrzygnie to, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pan prezydent Andrzej Duda tutaj wykonał ogromną pracę w przyciągnięciu zainteresowania amerykańskiego na ziemię polską i niszczenie tej relacji z panem prezydentem jest jednocześnie niszczeniem szans Polski na bezpieczną przyszłość. Takie psucie państwa może mieć bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Każdy rząd, który przyjdzie, będzie mógł niszczyć prokuraturę, niszczyć sądy, wymieniać ambasadorów, wymieniać tych urzędników, prezesów, przewodniczących różnych instytucji państwowych, którzy mają ustawowo zagwarantowaną kadencyjność. I powie, no jak to, to tamten demokratyczny, uśmiechnięty, europejski rząd von der Leyen, Tuska, prawda, mógł niszczyć te instytucje i mógł sobie tak wymieniać, no to my też możemy. Każdy, kto przyjdzie, do tego może prowadzić to psucie państwa.